Chcecie się dowiedzieć, jak robić taką animację postaci? Zostańcie do końca filmu, pokażę wam, jak to zrobić. Zaczynając pracę nad animacją postaci, upewnijcie się, że w programie OpenToons macie tak dostosowany cały panel sterowania, tak jak tutaj. Będą wam potrzebne rzeczy jak Stage Schematics i tutaj sceny po kolei w kolumnach obrazki. Jeżeli nie macie Stage Schematics, a na przykład macie FX Schematics, to musicie tutaj w rogu z prawej strony nacisnąć sobie i sobie przeskakujecie między jednym i drugim. A jeżeli w ogóle takiego okna nie macie, no to wejdźcie sobie w Windows, w zakładkę Windows i tutaj macie Schematics. I o, pojawiło wam się, teraz możecie zadokować, przeciągnąć i ta linia, co wam się tu pokazuje, taka kolorowa, i zadokować w którym miejscu chcecie. Możecie o, tutaj w tym miejscu zadokować, możecie tutaj w górnym całkowicie. Jak widzicie, w programie jest duża dowolność sterowaniem tych wszystkich zakładek. Ja sobie to wyłączę, ponieważ tutaj już mam na dole ustawione. I teraz tak, zacznijmy sobie od zaimportowania wszystkich rysunków, które wcześniej stworzyłem w programie darmowym do grafiki Inkscape. To jest program do grafiki wektorowej. I weźmiemy sobie, zaimportujemy cały folder. Klikamy OK. Load. Jak widać, wszystkie po kolei rzeczy nam się zaimportowały. Widzę, że nawet trochę więcej niż potrzeba, ponieważ dwa razy usta nam się zaimportowały. Po prostu nacisnąć delete i się usunęło. I teraz tak, jak widać, tutaj wszystko się załadowało na kupie, że tak powiem. Tu po kolei w kolumnach osobne rysuneczki. Rysunki są przezroczyste, albo PNG, albo innego formatu, który daje przezroczystość w danym rysunku. A my teraz zajmiemy się tutaj tą sekcją Stage Schematics, ponieważ musimy sobie ustawić, jak mają być połączone ze sobą części ciała. Na razie tutaj w tym nie przesuwamy nic, niech one zostaną tak jak będą, ponieważ gdybyśmy tu zaczęli ustawiać ładnie, że tak powiem, ręka do ręki, do dłoni, ładnie ustawiać części ciała i później byśmy połączyli tutaj w tym schemacie, to by nam się wszystko pokręciło i tak, więc zajmijmy się pierw tutaj tą logiczną częścią naszego człowieka, połączeniem go w całość. I jak widać, wszystkie rzeczy są do table podłączone, czyli do tej tutaj głównej sceny, co ma nam się wyświetlać. Tutaj kamerka z boku jest nigdzie nie podłączona. I może zaczniemy sobie ładnie ustawiać, jak to naszego człowieczka, tak jak byśmy widzieli go w rzeczywistości. Tutaj naciskając na ten trójkąt, pokazuje wam się rysunek danej rzeczy. Brew będzie u góry, też włączymy. Brew prawa, brew lewa. Po prostu kliknąć i przeciągnąć. Jak widać, te wszystkie kreski, łączenia idą razem z tą częścią, z tym obrazkiem. Tutaj mamy tak, dłoń lewa, biceps, potem dłoń prawa. Też otworzymy sobie obrazek, żebyśmy widzieli, nad czym akurat pracujemy. Głowa, tutaj będzie kołnierz, to będzie gdzieś do korpusu człowieka podłączone. Tutaj mamy korpus. Ok,
koniec. Za każdym razem jak naciskacie daną rzecz, widzicie, to tutaj w tych kolumnach przeskakuje i widać, to się podświetla, czyli pracujemy nad tym. Teraz przeskoczyło tutaj, nacisnąłem na korpus. Łapkę bierzemy i przesuwamy sobie trochę. Teraz tak, oko. A potem brew, czyli jest oko. Oko drugie. Jest ręka prawa. Czyli będzie pierw biceps, potem ręka nazwałem, czyli tak przedramię. I później dłoń. Tu mamy ręka następna. Zróbmy ją lewą. Ok. I zostały nam, jak dobrze pamiętam, usta. Tak jest, i usta gdzieś, powiedzmy, tutaj będą do głowy. No i teraz, jak widać, wszystko jest podłączone do table. Jak sobie wezmę ten table, to widzicie, o, idzie sobie, te wszystkie linie są podłączone do niego, a my zrobimy tak, że tylko korpus będzie podłączony do table, a wszystko inne do korpusu, czyli od niebieskiego do tego. O, teraz włączymy rękę, dłoń do tej strony, do ręki, ok. I teraz biceps, biceps idzie do naszego korpusu, ręka do bicepsu i dłoń do ręki, do przedramienia. No i jak widać, teraz jest to połączone, jakby człowiek miał połączone ze sobą części ciała. I teraz tak, kołnierz idzie do korpusu, nie do table, głowa to samo do korpusu. Teraz tak, usta. Usta idą do głowy. Teraz zobaczmy, co nam tutaj jeszcze zostało. Oczy i brwi. Czyli wszystko idzie do głowy. I jeżeli to tak połączymy, to ruszając głową, będzie nam się oczy i usta i brwi, wszystkie rzeczy, które podłączymy do głowy, będą nam się też ruszały. Czyli zostaną, że tak powiem, w tym samym miejscu w głowie, jeżeli nie mielibyśmy tak to połączone. Ruszając głową, oczy by i brwi zostały w tym miejscu, w którym były, nie podążałyby razem z naszą głową. Więc taki schemat, jak widać, korpus, lewa, prawa strona i góra. Nóg nie robiłem, może nogi będzie na następny odcinek. Załatwimy to na razie, górę człowieka od pasa w górę. I teraz możemy sobie ustawiać na tej tutaj głównym wyświetlanej scenie, jak to ma i gdzie się łączyć. Powiększmy sobie to, schematyk znowu nie będzie teraz potrzebny, już podłączyliśmy. Ok. Czyli znajdźmy sobie głowę. Jest nasza głowa. Nie widać jej, ale wiem, że tam jest. I teraz wybieramy sobie. I widzicie, tutaj mam usta i oczy, i to podąża razem z głową, jak ją przesuwam. Ok. Widzę, że głowa jest za korpusem, to przestawimy sobie tutaj, ją przesuniemy w tą stronę i teraz, jak widać, tu nam się pojawiło na korpusie. Teraz tak, kołnierzyka nie widzę, więc też go przesunę nad korpus i nad głowę. Ok, teraz mogę go przesunąć. Tak go sobie wstawimy.
O, głowę troszeczkę na dół. Okej. I teraz może ustawimy mu oczy. Jedno oko. Drugie oko. I usta. Tu mamy usta. No i nasz człowiek zaczyna wyglądać jak człowiek, że tak powiem. I jeszcze brwi nam gdzieś zginęły. Tutaj mamy sobie po... Może uporządkujemy tak, żeby było widoczne, czyli brwi też muszą iść nad głowę, żeby były wyświetlane. Widać, nam się pojawiły. No i to jest tak, to jest tutaj z lewej strony, ta brew będzie z tej strony. Ok. Usta trochę przesunę gościowi w prawo. I wyżej, ok. No i jeszcze nam zostały ręce. Tu mam jedna ręka, druga ręka. Tu jest literką P, czyli weźmiemy ją na prawą stronę. O, jak widzicie, pod spodem są resztę części ręki. Biceps i dłoń. To tak, biceps prawy. Pierw zajmiemy się prawą stroną. Przesuniemy sobie koło ręki prawej. Teraz dłoń prawa, też sobie przesuniemy tutaj koło tych prawych rzeczy. Ok. I jeszcze nam zostało tutaj biceps ten. Będzie lewy. I to jest dłoń, tylko to jest dłoń prawa, a to była lewa. Nie. To jest lewa. To jest lewa. Dobrze mu. Dobrze było. Okay. Jak widzicie teraz, o, nam się pojawiło na górze. Widzimy to. I teraz sobie zaczniemy ustawiać. Zaczniemy od bicepsu. Jest nasz biceps. Reszta się też rusza. Czyli przedramię i dłoń. Ok. Teraz ustawimy sobie od razu punkt rotacyjny. Jak widzicie tutaj taki ten jakby celownik, taki kółko z krzyżykiem, to jest punkt rotacyjny. I zmienimy sobie tutaj center, czyli ten punkt. Zmienimy sobie tutaj w to miejsce. Teraz za każdym razem, jak będziemy używać funkcji rotacji, czyli obrotu, obraca nam się wzdłuż tej osi. Jak widzicie, te części też podążają za tym, ale zrobimy sobie na razie, o, tak prosto ustawimy i zajmiemy się teraz przedramieniem. Nie rotację, tylko pozycję mu zmienimy. O, zmienimy tutaj. Teraz punkt rotacyjny, center. Weźmiemy gdzieś tutaj. Albo sobie przestawię, żebym widział, czy dobrze robię. Pierw center trochę w dół. Ok. Ręce tutaj, jak widać, u góry. Części rąk są zaokrąglone, ponieważ te, jeżeli będzie się obracać, to żeby tak ładnie się łączyło jedno z drugim, żeby nie było takich kanciastych rzeczy, części ciała. I teraz jeszcze dłoń, ta dłoń, pozycja, dłoń jest nad ręką, ale weźmiemy ją, przestawimy pod rękę, żeby
wyglądała, jakby wychodziła z rękawa. O. Ok, teraz zmienimy punkt rotacyjny. Tutaj gdzieś w tym miejscu. No i teraz patrzcie, obracam. I tutaj ta strzałka z kółeczkiem w tym miejscu wokół tego punktu się będzie obracała nasza dłoń. Przejdźmy może do przedramienia. Zaznaczmy przedramię, ręka i teraz obracamy. I widzicie, dłoń podąża. Za przedramieniem. A jak weźmiemy biceps, to widzicie, cała reszta też podąża. Wszystko dzięki temu, że ustawiliśmy tutaj w tym stage schematic, połączyliśmy części ze sobą po kolei według schematu. Ok, no to teraz możemy tą rękę wziąć sobie i do korpusu podłączyć, ale chciałbym, żeby to było pod spodem, pod naszym korpusem, to tą rękę musiałbym całą przesunąć na koniec. W sumie tutaj na początek, ale od lewej strony liczy się wyświetlanie jako pierwsze, a następne rzeczy, które są tutaj w kolei, wyświetlają się nad tym. Teraz mogę sobie ustawić pozycję tej ręki. Zobaczymy, czy to będzie odpowiednia. O, może być. Widać, się chowa teraz za nasz korpus człowieka. No i została nam teraz druga strona. Druga ręka. Teraz tak, biceps, pozycja nam się, powiedzmy, pierw ustawimy sobie tutaj z boku, żeby połączyć te wszystkie rzeczy ze sobą. I teraz tak, wybierzmy sobie tutaj biceps, pierw biceps, punkt rotacyjny, no nie, pierw weźmiemy sobie, ustawimy na wprost. No albo od razu punkt rotacyjny weźmiemy, wstawimy tutaj w tym zaokrągleniu i teraz obrócimy. Ok, teraz mamy rękę, czyli przedramię. Obrócimy sobie pionowo na razie i punkt center przestawimy tu też na to nasze półkole. Wybierzemy teraz funkcję pozycji, połączymy z naszym bicepsem i jeszcze została nam dłoń. Pozycja i tak jak przedtem, przesuniemy sobie na spód i schowała nam się ręka, dłoń w rękaw. I teraz punkt obrotu gdzieś tutaj. Ok, i teraz zacznijmy sobie obracać. Jak widać, o, ładnie nam się obraca. Teraz zobaczmy nasze przedramię. Tu widać coś dokładnie nie jest. O, jak widzicie, tutaj się nie ładnie łączy po obróceniu.
tego, co możemy zrobić. Możemy pierw pozycję tego zmienić, trochę w tą stronę. Sprawdzić teraz. Się obraca teraz z tej strony. Ogólnie chyba punkt obrotu może być troszeczkę niżej, mi się wydaje. Center. Trochę niżej go zrobimy. I teraz rotation. No teraz wychodzi. Czyli troszeczkę do góry jeszcze. Z powrotem, ok. Rotation. O, może być. Tu trochę wychodzi, ale... No już, jak będziecie chcieli, to się sami pobawcie, żeby było idealnie. Ale żebyście wiedzieli, o co w tym dokładnie chodzi, nie będę tutaj czasu zabierał. I teraz połączymy sobie tą naszą całą rękę do naszego korpusu. Gdzieś tutaj. Bierzemy rotację znowu. O. I nam się ładnie rusza, tak jak powinno. No zobaczmy, nasz człowiek jest bardzo duży, widzę. Wystaje za naszą scenę i możemy sobie go zmniejszyć. Wybierzemy nasz korpus, bo nasz korpus jest główną częścią, jak tutaj widzicie na tym schemacie. Korpus jest podłączony do table, czyli do tej głównej wyświetlanej sceny. Więc wszystko, co zmienimy w korpusie, zmieni nam się też wreszcie całym innym rzeczom podłączonym do tego. I teraz wybierzemy sobie scale i weźmiemy sobie gościa na 50%, zmienimy wartości. No i jest. Ładnie nam się zmniejszył. Ok. I teraz chcę go przesunąć w dół. I przesunęliśmy sobie już postać w dół, żeby nie było widać, że nie ma nóg. I teraz, jeżeli chcielibyście na przykład rękę zmienić rozmiar, zaraz wam pokażę. Tu macie scale. I teraz robimy tylko rękę 50%. Tak widzicie, ręka i to, co jest za ręką podłączone, czyli dłoń się zmniejsza. Wróćmy sobie do tutaj 100%. Ale na przykład, jeżeli nie pasowałyby nam nasze oczy, a oczy są ostatnie tutaj, że tak powiem, w tej całej drabince, to wybieram sobie oko i chcę je powiększyć, czyli wpisuję 150%. I jak widać, jest większe. Drugie oko zrobimy to samo. 150%. Jest. Teraz jeszcze tylko pozycję. Ok. Drugie oko. Przesuniemy. O. I teraz zaczniemy może animować. Zaznaczę sobie tutaj wszystkie te części. I przesunę w dół. Powiedzmy do 60 klatek. I teraz nasza pierwsza klatki tutaj są klatkami kluczowymi. Jeszcze tylko zmienię tutaj środek obrotu naszego gościa, jego korpusu na tutaj. Teraz sprawdzę, jakbyśmy całego go obracali. O, jak widzicie, główną częścią obracam, wszystkie rzeczy podążają inne za tym. I teraz zróbmy jakąś animację. Powiedzmy, że będzie sobie ruszał ręką.
kartą. Okej, stąd dotąd i stąd będzie dotąd miał powrót. Drugą ręką zrobimy podobnie. Znaczy w której klatce 36. Druga ręka, biceps 36. Będzie tak. I tu mu zmienimy no, z powrotem to samo. Jak widać po kolei system, program sobie wygenerował klatki pomiędzy, tu gdzie jest ten kluczyk, gdzie zmienialiśmy pozycję, są te wartości, które my pokazaliśmy programowi, że ma być w tym miejscu, a pomiędzy wygenerował sobie między klatki pośrednie. I teraz może jeszcze zmienimy tutaj, będzie tak. Tu będzie powrót i tutaj to samo zrobimy, takiego pajacyka zrobimy z niego. Ok, tak, tak, tu będzie z powrotem. Możemy nawet zrobić, że ten gościu sobie się przechyli z jednej strony na drugą. Czyli jego korpus, powiedzmy w tym samym miejscu, będzie w tą stronę, a na samym końcu wróci. No i zobaczmy, co tutaj nam wyszło. Zobaczcie, jak w prosty sposób, zapętlę sobie, w prosty sposób zrobiliśmy animację. Tu widać, nam na ostatniej klatce nie wróciło tej samej pozycji, która była na samym początku. Zobaczmy teraz. No, przeskakuje. No, to trzeba by było dokładnie. A wiecie co, to ja spróbuję zrobić w ten sposób, że ten korpus, tutaj ten kluczyk, nacisnę na niego, podświetlił się. Nacisnę Ctrl C, skopiować go. Pójdę tutaj na koniec. Nacisnę Ctrl V i ta sama pozycja nam się skopiowała i teraz powinno być ładnie i równo bez tego przeskoku. O, jest. No i super, dodamy mu jeszcze może głowa, żeby mu się kiwała. Zatrzymamy. Stop, gościu. Teraz ta głowa na początku jest tak, w tej klatce zrobimy, że wybierzemy tutaj rotację. Ale widzę, że rotację nie ustawiliśmy głowy, więc ustawimy mu pierw punkt rotacji. Tu na dole. Ok. Teraz go przekręcimy do przodu. Tutaj będzie powrót, czyli stąd kopiujemy, zaznaczymy go Ctrl C i tu zrobimy Ctrl V i nam się skopiowała. No, nie do końca. Jeszcze raz Ctrl. No nie, tutaj coś nam się pokręciło, ale tak, to zrobimy od nowa. Tu jest na wprost. Tu jest przechylone i tu chcemy też, żeby było na wprost. O, jest. Ctrl C, Ctrl V, copy paste. O, i głowa nam też się rusza.
trochę dziwnie się gościu rusza, ale to chodzi o to, żebyście zobaczyli, że po prostu po połączeniu State Schematics i ruszają się nam wszystkie rzeczy połączone z daną rzeczą, również nie zostają w miejscu. No, proszę popróbować sobie, pobawić się. Jest to naprawdę szybki i fajny sposób na zrobienie postaci. W następnym odcinku może pobawimy się jego nogami, dodamy jakieś chodzenie i gościu może poskacze. No, zobaczymy, jak to będzie. Powodzenia w animacji postaci.